Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nasz czwarty z webinariów poświęcony projektom kulturalnym online, który odbywa się w ramach projektu Kultura w sieci finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony narzędziom i sposobom organizowania wydarzeń kulturalnych online, już w takiej bardzo praktycznej formie, a opowiedzą o nim Państwu Grzegorz Pindelski, teatrolog, animator kultury i specjalista do spraw produkcji audiowizualnych oraz nowych technologii w Teatrze Polskim oraz Paulina Chodnicka, menedżerka kultury, pedagogzka teatralna oraz współzałożycielka Odskoczni, inicjatywy pedagogiczno-cyrkowej, specjalistka do spraw edukacji w Teatrze Polskim również. Także mamy dwóch specjalistów na pokładzie z Teatru Polskiego, którzy opowiedzą Państwu o praktycznej stronie organizowania takich wydarzeń kulturalnych online. Dodam, że dyżur Pauliny i Grzegorza odbędzie się jutro o godzinie 14. Link do tego dyżuru wyślę Państwu na czacie oraz roześlę po naszym webinarium drogą mailową. I podobnie jak w przypadku pozostałych webinariów, nagranie oraz materiały towarzyszące temu webinarium będą dostępne na stronie Transformatora Kultury, ale dopiero za około 2 tygodnie. Także proszę o chwilę cierpliwości, będą Państwo mieli dostęp do wszystkich materiałów z tego nagrania w niedługim czasie. I teraz w takim razie oddaję głos Paulinie i Grzegorzowi i zachęcam do pozostania z nami. Dziękujemy Ci, Natalio, za wprowadzenie, za przywitanie. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witamy, drodzy Państwo, prosimy tylko o sygnał, czy nas widać i nas słychać. I czy wyświetla się prezentacja. I czy wyświetla się w tej chwili u Państwa na ekranach nasza prezentacja. Widać, słychać. W porządku. Okej. Jeszcze taka uwaga techniczna. Gdyby ktoś z Państwa w trakcie nie widział nas, nie słyszał, to prośba o wpisanie na czacie, ewentualnie wyjście i jeszcze raz wejście do naszego pokoju spotkań. No dobrze, to chyba zaczynamy. Zaczynamy, oczywiście. Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że tak licznie dołączyliście do naszego spotkania. Chcielibyśmy podkreślić, że zadanie zostało przed nami postawione duże, ponieważ temat naszego spotkania jest bardzo obszerny. Narzędzia i sposoby organizowania wydarzeń kulturalnych online to temat, o którym pewnie by można mówić tygodniami po tym, co się wydarzyło między marcem a czerwcem w instytucjach kultury, w instytucjach publicznych. Natomiast my, jako pracownicy Teatru Polskiego w Warszawie, oczywiście będziemy bazować na naszych doświadczeniach pracy tutaj. Mniej więcej w połowie marca wiedzieliśmy, że już za chwilę przeniesiemy się do pracy zdalnej, że przeniesiemy dużą część, jeżeli nie wszystkie nasze wydarzenia do online'u. I chcielibyśmy teraz opowiedzieć o tym, jak to się wydarzyło, o kulisach tego przenoszenia, o tym, dlaczego to było w ogóle możliwe. Chciałabym opowiedzieć Państwu na początku o kontekście, zarysować kontekst działań naszych w teatrze, też sprzed czasu pandemii. Dlaczego to w ogóle było możliwe? Paulino, osoby piszą, że od chwili rozłączenia się pani moderator nic nie słychać. Oho. Słychać, wszystko jest w porządku. Natalio, mam cię. Słychać, okej. Okay. Dobrze, także mamy sygnał od jednej z osób, że nie słychać i Natalia nas zapewnia przez słuchawkę, że będzie moderować i dawać wskazówki, co należy zrobić, żeby nas usłyszeć. Większość nadal słyszy, więc kontynuuję. Szanowni Państwo, 13 marca przenieśliśmy się z teatru do domów. Teatr Polski w Warszawie liczy około 175 pracowników, z czego mniej więcej 1/3 to są pracownicy biurowi, administracyjni, wszyscy ci, którzy nie pracują w pracowniach i stricte na scenie, mogli się przenieść do online'u dzięki różnym działaniom podejmowanym przez teatr. I chciałabym przede wszystkim podkreślić te dwa obszary, w których teatr momentalnie się zorganizował, żeby się przenieść w świat wirtualny.
I jeden obszar to jest obszar formalny, a drugi techniczny. Jeżeli chodzi o obszar formalny, zostały wydane stosowne komunikaty i rozporządzenia. I dzięki temu moglibyśmy rzeczywiście przenieść się do internetu i korzystając z naszych skrzynek mailowych głównie, ale też innych komunikatorów, narzędzi, pracować zdalnie. Również technicznie zadbaliśmy o to, żeby wszyscy pracownicy mogli połączyć się z domów i być w online. Jeżeli chodzi o techniczne zapewnianie tego dostępu, to żeby dać Państwu obraz, jak to wyglądało. W tym roku 2020 teatr zakupił 12 laptopów. Tym pracownikom, którzy nie byli w stanie zrobić tego na własną rękę, połączyć się z internetem, były dostarczane narzędzia w postaci laptopów, jak i modemów do domów. Nasi informatycy, mamy na pokładzie dwóch informatyków, którzy stanęli na wysokości zadania w marcu, i te osoby, które nie miały samochodów własnych czy w ogóle możliwości, żeby dostać się do teatru i to samodzielnie odebrać, takie modemy na kartę SIM były dostarczane do domów. I tak jak powiedziałam, dzięki temu mniej więcej 1/3 z naszego około 180-osobowego pokładu teatralnego mogła pracować zdalnie. I co ważne, inicjatywa podejmowanych działań w online wychodziła zarówno od kierownictwa artystycznego, jak i od pracowników. Na wszelkie te inicjatywy, pomysły odpowiadano błyskawicznie, dzięki temu jeszcze w marcu mieliśmy działania w online. I chcę też to podkreślić, że nasz teatr to instytucja międzypokoleniowa. Nasz teatr to pracownicy, którzy pracują tu, obchodziliśmy w ubiegłym roku jubileuszy pracowników, którzy pracują w teatrze ponad 35 lat. I takich osób jest sporo, jakby to są osoby, które również przechodziły z nami do pracy w online. I chciałabym to podkreślić, że ten dialog w teatrze jest obecny na co dzień i wszyscy też dostrzegli potrzebę przeniesienia się w świat wirtualny i zachowania łączności z widzem. I ten dialog i tego rodzaju atmosfera panująca w teatrze naprawdę umożliwiła skuteczne działanie. Chciałabym to podkreślić, że też nasza księgowość bardzo wspierała wszystkich pracowników w rozwiązywaniu problemów albo po prostu w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji, które się nie zdarzały nigdy wcześniej. Bardzo często, możemy chyba o tym powiedzieć, w instytucjach postrzega się różne działy administracyjne jako hamulcowe, jako blokujące różne działania, gdzie trudno o rozwiązania, ponieważ biurokracja, wiadomo, jest też spora i czasami przerasta. A szczególnie takie rozwiązania w sytuacjach kryzysowych. Tak? I tutaj rozpoczęcie lockdownu w marcu było dla nas wszystkim dużym sprawdzianem, bo nagle sposób funkcjonowania instytucji musiał się zmienić i dostosować się także do naszych działań, które chcieliśmy zapewnić widzom w dostępie do spektakli, do innych naszych wydarzeń, o których za chwilę opowiemy, w formie wirtualnej. Tak, myślę, że to nastawienie na rozwiązywanie barier, przeszkód, rozwiązywanie problemów wynikających z nagłych zmian stało się takim sprzyjającym czynnikiem, mającym wpływ na prowadzenie instytucji w sposób ciągły, nawet w tym okresie lockdownu. I tutaj chciałabym nadmienić o grupach, z którymi udało się zachować ciągłość kontaktu. Przeszliśmy do online'u z kilkoma grupami spotykającymi się na co dzień w teatrze i to były przede wszystkim grupy teatralne dziecięce, Harmider, ale też grupy literackie, mam tutaj na myśli Akademię Dojrzałego Twórcy. Zorganizowaliśmy również online dyskusyjny klub teatralny, poranki filozoficzne. Poranki w ogóle były jako pierwsze w internecie, to był nasz debiut, jeżeli chodzi o spotkania z najmłodszymi uczestnikami, uczestniczkami online. No i był też szereg inicjatyw artystycznych i o tym wszystkim Państwu opowiemy ze szczegółami w dalszej części webinaru. Z takich spraw
generalnych, to co nam dał lockdown i przeniesienie do świata wirtualnego, to chcielibyśmy też podkreślić, to jest tańszy dostęp do kultury i do naszej oferty. Bardzo staramy się na co dzień, żeby szczególnie zajęcia edukacyjne i te około repertuarowe były bardzo dostępne i żeby obowiązywały na nie opłaty symboliczne. I tutaj, jeżeli chodzi o działalność w internecie, tym bardziej staraliśmy się zadbać o to, żeby te działania były równie dostępne. Stąd bilety w cenie 3, 5, 8 zł i rzeczywiście wracali do nas widzowie z informacją, że dzięki temu tańszemu dostępowi niektóre spektakle zobaczyli po raz pierwszy, więc ten cel szerszego dostępu, umożliwienia dostępu do kultury został zrealizowany. Bardzo chcemy też powiedzieć, podkreślić to, że przeniesienie się w świat wirtualny to też możliwość wykazania się na nowym polu dla artystów. Nasi artyści dzięki temu, że przenieśliśmy się w czasie lockdownu do teatru wirtualnego, mogli pracować i zarabiać mimo fizycznego zamknięcia instytucji. Jest to o tyle istotne, że jak Państwo sobie zdają sprawę z tego, jak funkcjonuje aktor, aktorka w teatrze i jak działa wynagrodzenie takiej osoby, to jest to wynagrodzenie podstawowe i do tego dolicza się występy, wynagrodzenie za występy w spektaklach i innych wydarzeniach. Jeżeli ich nie ma, to to wynagrodzenie jest bardzo, bardzo bazowe. Stąd również przyświecał nam też ten cel, żeby nie zostawiać tej jakże ważnej grupy naszych pracowników bez działania. No i tak, myślę, że jeżeli chodzi o taki szerszy kontekst, to Państwu go nieco nakreśliliśmy. Wrócimy pewnie jeszcze do tego pod koniec, już po pokazaniu konkretnych przykładów, jak przechodziliśmy do tego internetu. Natomiast ta część wypowiedzi skończę takim zdaniem, że mamy przeświadczenie, że możemy przejść ponownie do internetu. Nikomu tego nie życzymy sobie najmniej, ale naprawdę nikomu tego ale nie życzymy. Sytuacja, która ale... jest obecnie... Tak. Sprawia, że musimy być przygotowani również na powrót z naszymi działaniami do świata online. Tak, podczas drugiej fali pandemii myślę, że równie sprawnie się już przeniesiemy, jeżeli nie jeszcze sprawniej, mając ze sobą to doświadczenie marcowo-czerwcowe. Zanim opowiemy konkretnie o naszych działaniach i inicjatywach, w kilku obszarach i ja będę opowiadał o tym w pierwszej części, w drugiej części Paulina wspomni i przybliży Państwu, w jaki sposób odbywały się nasze działania edukacyjne w formie online, tutaj powie o konkretach. Ja bym też zaczął, tutaj Paulina wspomniała o naszej instytucji jako instytucji już wiekowej. Nie ukrywajmy, że teatr założony w 1913 roku no, ewoluuje cały czas, ale tutaj myślę, że w ostatnich 10-20 latach takie instytucje, ale też i dla nas i pewnie dla Państwa, to jest kilka takich rewolucji cyfrowych, które bardzo szybko zmieniają nasz świat, bo 1913 założenie naszego teatru, w 1915 to było radio, w 1960 telewizja, w 1990 tak można powiedzieć rozwój telefonii komórkowej i później idący za tym gwałtowny rozwój internetu. Natomiast 2005 to jest dopiero pierwszy film, który pojawił się na platformie YouTube. Zresztą to było 19-sekundowe nagranie jednego z pracowników, jednego z założycieli YouTube'a, przedstawiający jego wycieczkę do zoo. A dzisiaj, po 15 latach funkcjonowania tego serwisu, to już jest wielomiliardowa widownia, do której tworząc działania online i publikując je na platformie YouTube, czy tworząc wydarzenia na żywo, o których też wspomnimy,
docieramy przy wykorzystaniu powszechnie już funkcjonującego szerokopasmowego dostępu do internetu, do takiej widowni, która też pod względem statystyk liczbowych i liczb nie może się pojawić w naszych instytucjach stacjonarnie. To jest też, drodzy Państwo, taki czas relacji na żywo i też wyraźny sygnał, że ludzie chcą mieć poczucie i uczestniczyć w tych wydarzeniach również online, komentować je, śledzić też wielokanałowo poprzez różne platformy. I pytanie też, ile jeszcze rewolucji takich cyfrowych czeka nas w najbliższych 10, 20, 20 latach? Pojawia się tutaj też rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, inteligentne telewizory, które już w wielu naszych domach są, czy drony pozwalające nagrywać takie materiały, na przykład z wydarzeń plenerowych, z koncertów. Nie są to już technologie, które były kiedyś tylko dostępne dla nadawców telewizyjnych i tutaj ujęcia z kramów są w tej chwili bardzo zbliżone do tego, co możemy osiągnąć przy pomocy drona, więc stąd wykorzystanie takich technologii, które jeszcze x lat temu, tak jak wspomniałem, były tylko w zakresie dostępności dużych telewizji, mamy na co dzień. Więc korzystajmy też z tego. Oczywiście tutaj przykład drona specjalnie podkreśliłem, ale o tym nie będziemy opowiadać, powiemy o takich rzeczach, które mamy dostępne prawie że na wyciągnięcie ręki. I jedną z nich to jest platforma Zoom, o której w tej chwili opowiemy. W marcu zaczęliśmy rozmowy z naszą dyrekcją o tym, aby zaprosić naszych aktorów do pracy na Zoomie. Pracy na Zoomie i stworzenia kilku czytań online, które byłyby nagrane i odtworzone dla naszych widzów po zmontowaniu tego materiału w formie online. Żeby tak nie być gołosłownym, pokażemy Państwu kawałek zakulisowej pracy aktorów na Zoomie, w takim bardzo krótkim materiale filmowym. Już do tego przechodzimy. Mam nadzieję, że Kłębek upada. Alvin goni i podnosi. Pokaż nam. Daj tu, Boże, żeby raz jedać. To jest okej. Okay. Dobrze, dobrze. To jest bardzo ładne. Jak? Co? Jak? Gdzie? Co? Gdzie? Wszystko chcę naprawić. Biura była. Anusiu, a gdyby było do niego, on, autor napisał, patrząc na niego. Troszeczkę bardziej w prawo jeszcze. Troszeczkę bardziej. O, może za dużo, może za dużo. Ale tu mieliśmy mówić na zmianę, to... Mogłem to powiedzieć. W takim razie ja nie mogę wzdychać w trakcie sceny, bo wyciszę koleżanki. Tak. To szukaj dziur oddechów. Szukaj. Karol! Okej, spóźnienie. Tak. Jeszcze raz spokojnie. Kocham uśmiech Adania. Gdzie jest pani Dobruska? Po której mojej? Tam jest pani Dobruska. Tak jest, zgadza się. Dobra. A Tomek będzie tu. Jestem. Joasia powinna być bliżej, moim zdaniem. Bliżej w kadrze. Więcej chcemy. Twego? Dobra. Piękne, dobra. Nie, przed twego szczęścia. Jeszcze raz. Dobrze, koncentracja. 5 minut gramy. Czwarty akt. Jestem gotów. Bardzo proszę.
Przepraszamy za ten pogłos, jeżeli u kogoś z Państwa on się pojawił. W tej chwili jeszcze też rozłączyliśmy się z Natalią, tak żeby tego pogłosu nie było za dużo. Drodzy Państwo, to był przykład tego, jak pracowaliśmy nad jedną ze sztuk z aktorami. To były akurat Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Pracę reżyserską wykonał dyrektor Andrzej Seweryn. W jaki sposób wykorzystać platformę Zoom do tego, aby tworzyć właśnie taką formę czytania czy spektaklu online. Kilka też uwag technicznych, na które trzeba zwrócić uwagę z naszego doświadczenia pracy z aktorami. Przede wszystkim sprzęt, który mamy w domach, też jest bardzo różnej jakości i mocy. W związku z tym należy wybrać taki komputer, laptop bądź smartfon, aby zapewnić dobrą jakość i kamery, i dźwięku, oraz podłączając najlepiej przez okablowanie do stałej sieci, aby nie korzystać z sieci Wi-Fi. Tutaj mieliśmy kilka problemów z aktorami, którzy podłączyli się do Zooma za pomocą sieci Wi-Fi, a ich domownicy korzystali w tym czasie z innych sprzętów i ta sieć była bardzo, bardzo, bardzo słaba. Nie nadawała się do zapewnienia odpowiedniej prędkości internetu. Coś, co może wydawać też się śmieszne, ale okazało się bardzo ważne, to jest również ustawienie odpowiednie laptopa. Jak Państwo widzą, w tej chwili mamy ten laptop troszkę wyżej, celowo ruszam ekranem, aby mieć odpowiedni poziom widoczności twarzy aktora. Proponowaliśmy też aktorom, aby doświetlili swoje twarze, chociażby przy użyciu takich lampek, które mamy w naszych pokojach. Jeżeli pracowaliśmy w ciągu dnia z aktorami, korzystając z oświetlenia dziennego, musieliśmy także wziąć pod uwagę to, że nagranie czy próba wieczorna już była w zupełnie innym oświetleniu. W związku z tym albo stosowaliśmy taką koncepcję po ustaleniu z reżyserem, że nagrywamy na przykład tylko w oświetleniu dziennym albo tylko w oświetleniu wieczornym. Aktorzy mieli podłączone słuchawki z mikrofonem, tak aby właśnie nie było pogłosu i odbijania się dźwięku z laptopa czy komputera. Przykład, słuchawki były wymagane z drugiej strony, tutaj przykład właśnie słuchawek. Trzeba było zwrócić uwagę na to, aby aktor mikrofonem w słuchawkach nie dotykał na przykład fragmentu swojego ubrania czy swojego ciała. To są niby drobnostki, natomiast finalnie bardzo ważne elementy do tego, aby stworzyć wydarzenie tutaj w formie czytanej na dobrym poziomie artystycznym, korzystając z takiego sprzętu, który mamy do dyspozycji w naszych domach. Warto też zwrócić uwagę na tło, które jest wykorzystywane w tych nagraniach. Dzisiaj mamy za sobą zdjęcia naszych aktorów z różnych spektakli, natomiast tak jak Państwo widzą też na prezentacji, spora część aktorów miała za sobą w miarę możliwości jasne, jednolite tło, aby z jednej strony nie rozpraszać tym tłem odbiorców, a z drugiej strony, aby w miarę możliwości je ujednolicić później w
takim efekcie całościowym. Platforma Zoom pozwala także na skorzystanie z czegoś, co się nazywa tła. W jednym z nagrań, tutaj też mamy na zdjęciu, na print screenie, aktorzy korzystali z takich teł. I znowu uwaga, przy szybkim ruchu ręki czy ciała, momentami to tło zanikało. Czyli jeżeli nie było równomiernie doświetlone tło, które mieli za sobą w domach, to te dodane tła, te grafiki również nie były takiej jakości, aby aktor miał za sobą rzeczywiście takie pełne, sztuczne tło w jednolity sposób rozłożone. Platforma Zoom, być może Państwo korzystają z tej platformy, jeżeli są takie osoby, które już realizowały jakieś materiały na niej, to też chętnie dowiemy się tego na czacie, jeżeli Państwo napiszą, że korzystali już z takiej platformy, bądź już na ten moment mają Państwo jakieś pytania związane z pracą na Zoomie. W tej chwili chciałem pokazać różne plany cenowe związane z korzystaniem z Zooma. Można oczywiście, korzystamy, można oczywiście w ramach bezpłatnego planu zrealizować taki materiał na Zoomie w postaci i spotkania, i nagrania. Natomiast on jest w tej chwili ograniczony do 40 minut spotkania i po tym czasie niestety trzeba się wylogować i ponownie zalogować, co przy kilkugodzinnych próbach z aktorami no, może być trudne. W związku z tym proponujemy tutaj wersję płatną. Na stronie Zoom as Pricing są podane ceny i też opisane są opcje w tych planach pro, biznes, czy także wersji dla organizacji czy szkół. To są plany edukacyjne. Bardzo przepraszam za to lokowanie produktu, ale jeżeli mamy się dzielić swoimi doświadczeniami, to właśnie Zoom nam umożliwił te wszystkie działania. Zrealizowaliśmy w sumie 5 takich czytań. Nie była to forma bezpośredniej transmisji z Zooma. Tu przyjęliśmy taką zasadę, że najpierw pracujemy z aktorami nad przygotowaniem tego tekstu i nad taką porządną też realizacją strony reżyserskiej. Następnie te materiały były nagrywane i finalnie jeszcze montowane, poprawiając pewnie niedoskonałości związane z dźwiękiem, czy na przykład drobnymi opóźnieniami, które wynikały po prostu z pracy na takim, a nie innym łączu internetowym chociażby. Tutaj Zoom też daje taką możliwość, aby nagrywać osobno ścieżki dźwiękowe każdego z uczestniczących w tym spotkaniu osób, bądź w naszym przypadku aktorów. Stąd później też praca nad postprodukcją tych materiałów była nieco łatwiejsza, bo mogliśmy pracować nad każdą ścieżką w sposób indywidualny. Zdarzyło wam się, że dogrywaliście ścieżki? Tak, zdarzyło nam się również, że dogrywaliśmy ścieżki, chociaż nie było to łatwe, aby zgrać później ten materiał dźwiękowy z obrazem, który mieliśmy wcześniej zarejestrowany. Czy byliśmy zadowoleni z jakości dźwięku? Przy pierwszym nagraniu zauważyliśmy, że niezbędne są właśnie tutaj słuchawki z mikrofonem, ponieważ ten dźwięk również zależy od jakości słuchawek. Przy kolejnym nagraniu dokupiliśmy takie słuchawki, aby
wszyscy aktorzy mieli w miarę podobnie brzmiący dźwięk nagrywany ze słuchawek. Natomiast wiemy również, że to wymagało sporych również przygotowań technicznych i ustawienia dźwięku na komputerach, na których pracowali aktorzy. W samym programie Zoom też są opcje związane z dostosowaniem tego dźwięku. Natomiast finalnie byliśmy zadowoleni nawet bardziej niż momentami z obrazu, jeżeli chodzi o dźwięk. Jeżeli jest jakieś pytanie jeszcze związane z Zoomem, to chętnie odpowiemy, albo przejdziemy do kolejnej części. Nawiązując do jeszcze charakteru naszej instytucji i jej międzypokoleniowości, to też myślę, że możemy podkreślić fakt, że dla części zespołu artystycznego było to przełamanie bariery technicznej po raz pierwszy. I nie wiem, jaki procent artystów i artystek, ale niektórzy na pewno po raz pierwszy założyli sobie konto w social mediach i zaczynali używać takich opcji w telefonie czy w komputerze, jakich wcześniej nie używali. Tak, i powiem tutaj, jak wspomniała social media, my wykorzystywaliśmy zarówno stronę internetową, jak i YouTube i Facebook do tego, aby sprzedać widzom nagranie naszego czytania i oczywiście, aby dotrzeć z materiałami promocyjnymi do naszych widzów. Stąd zakładaliśmy wydarzenie na Facebooku, w którym już na etapie przygotowania tych materiałów dzieliliśmy się z widzami, chociażby tego typu materiałami, które Państwo obejrzeli, tak zwanymi making ofami. Aktorzy również we współpracy z nami stawali się dla nas swoistego rodzaju influencerami i na swoich kanałach na Facebooku czy na Instagramie zachęcali do tego, aby obejrzeć te materiały. W takim wydarzeniu na Facebooku udostępnialiśmy link do zakupu biletów w symbolicznej cenie, o której Paulina już wspomniała, czyli po 3 albo 5 zł. Te bilety można było kupić poprzez jednego z operatorów biletowych. I osoba, która dokonała już transakcji, otrzymywała na tak zwanym elektronicznym bilecie link do obejrzenia tego czytania na platformie YouTube przez określony czas. Pojawiło się, Grzegorz, pytanie, czy za postprodukcję odpowiadali pracownicy teatru? Tak, za postprodukcję odpowiadali pracownicy bądź współpracownicy teatru, którzy realizowali do tej pory materiały audiowizualne w sposób stacjonarny i mają też doświadczenie w montażu. Odpowiadając trochę szerzej na to pytanie, mogę powiedzieć, że produkcja takiego wydarzenia online jest w sumie dość analogiczna z produkcją w świecie rzeczywistym, ponieważ nadal była zaangażowana koordynatorka pracy artystycznej teatru w ustalanie prób i w kontakt z artystami. Nadal nad produkcją wydarzenia czuwał producent lub producentka. Nadal była osoba reżyserująca, przygotowująca tekst, adaptująca. Jakby wszystkie funkcje były oddane, można powiedzieć, analogicznie lub było to bardzo zbieżne. Jedyne co, to no, jakby na tym etapie kontaktu z widzem nie było już BOW-u, czyli Biura Obsługi Widza, osób, które się witają. No, jakby zamiast tego była większa styczność w tym kontakcie mailowym, bo musieliśmy odpowiadać rzeczywiście... Bądź messengerowym na fanpage'u teatru. Mhm.
Było też oczywiście sporo pytań związanych na przykład z jak otworzyć link, który widz dostał na tym bilecie elektronicznym. Tutaj też należy przygotować się na takie pytania, które być może dla nas odpowiedzi są bardzo, bardzo, bardzo proste, ale też dla naszych starszych widzów, którzy dołączali do naszych wydarzeń online i oglądali te materiały, te pytania stanowiły pewną barierę. Jedyne, co aktorzy sami musieli wykonać i nie mieli do dyspozycji, to charakteryzacja chociażby, czyli przygotowanie fryzury, drobnego makijażu, aby też w zależności od tego, czym byli doświetleni, jeżeli to była lampka, która była ustawiona przed nimi, oczywistym jest, że należy użyć takiego makijażu, aby nie odbijało się to światło na twarzy. Czy jeżeli chodzi o kostiumy, częściowo, tak jak Państwo widzą na jednym z tych print screenów, udało nam się stworzyć pewne namiastki kostiumów z tego, co aktorzy mieli u siebie w mieszkaniach, bądź co zostało im dostarczone specjalnie z teatru. To jest jeden z obszarów, na którym pracowaliśmy. Jedna rzecz, o której Grzegorz wspomniałeś, to znaczy widzowie dostawali bilet elektroniczny od naszego operatora biletów. I tutaj nawiążę do tego, o czym mówiłam na początku, mianowicie współpracy z księgowością. Cena biletu, ta końcowa, nie zmieniała się, natomiast tutaj wewnątrz teatru podjęliśmy taką decyzję, taką dostaliśmy uwagę od księgowości, że zmienia się opodatkowanie usługi internetowej w porównaniu z wydarzeniem organizowanym w gmachu teatru. I na przykład, jeżeli wydarzenie kosztowało 8 zł, to widz za nie również w internecie zapłaci 8 zł. Natomiast tutaj w teatrze inaczej było to księgowane. Usługa internetowa jest inaczej księgowana i po prostu ten podatek wzrasta. Więc o te aspekty też dbaliśmy. To chcę to podkreślić, że trzeba mieć to na uwadze, żeby z podatkami żyć za pan brat. To przechodzimy teraz do z jednej sali wirtualnej, której jaki konkretnie jest to procent? 8%, jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne, jeżeli chodzi o usługę internetową, 23%. Jesteśmy teraz w wirtualnej sali teatralnej z Zooma. Przechodzimy już bezpośrednio w naszym przypadku na platformę YouTube. Po to, aby udostępnić naszym widzom spektakle, z którymi już rozstaliśmy się, już zeszły z afisza, natomiast są zarejestrowane i w naszym archiwum takich materiałów audiowizualnych mamy sporą liczbę spektakli, które nagrywaliśmy na naszych scenach. To są rejestracje kilkukamerowe, również z postprodukcją w montażu i dźwięku. I w sposób dosłowny otwieraliśmy nasze archiwa dla widzów, aby dotrzeć z tymi nagraniami do osób, które w czasie lockdownu oczywiście nie mogą korzystać, ale również dla tych osób, które nie mogą nas odwiedzić tutaj w Warszawie z różnych względów. Tak, myślałem, że coś powiesz. No, mieliśmy dużo głosów od widzów spoza Warszawy, że w końcu jest taka możliwość, żeby obejrzeć upragnionego Króla Lira,
albo właśnie wrócić do parad. No to były głosy, które dodawały energii do takiego działania. Wymienialiśmy się tymi mailami, bo one uskrzydlały każdego. To takie motywacyjne aspekty pracy w online. Nie ma kontaktu bezpośredniego z widzem, więc każdy mail jest na wagę złota i szczęśliwie takie wiadomości do nas docierały. Co też pokazuje, że Teatr Polski w Warszawie może mieć też o wiele szerszy zasięg i no i to doświadczenie na pewno z nami zostanie. Jakby w tym momencie już dbamy o rejestrację absolutnie każdego spektaklu, każdego wydarzenia do celów dokumentacyjnych. Każde forum dyskusyjne, każda debata jest nagrywana i można do tego wrócić. Wczoraj też zastanawiając się nad, tym, w jaki sposób my jako teatr z naszymi rejestracjami możemy konkurować z dużymi portalami typu Netflix, HBO Go czy innymi portalami VOD w sytuacji, kiedy one są powszechnie dostępne i korzystane, szczególnie w okresie kwarantanny czy takiego zamknięcia i braku dostępu chociażby do kina, do teatru w sposób fizyczny. I myślę, że produkt naszej instytucji, czy państwa instytucji, chociażby niszowy, może być traktowany jako taki produkt prestiżowy w pewien sposób. To są treści, które no mimo wszystko nie są powszechnie udostępniane w internecie. Oczywiście ich wysyp w pewien sposób był zauważalny w okresie ostatnich kilku miesięcy. Niemniej te materiały naprawdę mogą stanowić pewną perełkę i chociaż w sposób, i chociaż od strony no, wizualnej, dźwiękowej, trudno je porównywać z rejestracjami, czy z materiałami filmowymi, czy chociażby z rejestracjami teatru, telewizji. Niemniej głosy, które docierały do nas od osób oglądających te materiały, były naprawdę bardzo motywujące nas do tego, aby mimo pewnych niedoskonałości związanych z tymi rejestracjami, aby je udostępniać. Skorzystaliśmy tutaj z YouTube'a, aby umożliwić oglądanie tych materiałów i znowu wyznaczaliśmy odpowiednią premierę tego materiału i odpowiedni czas, w którym on był dostępny na platformie YouTube. Po wykupieniu biletu widz otrzymywał link do tego materiału na platformie YouTube. Na co należy zwrócić uwagę? Każdy z takich materiałów udostępnianych w sieci musi mieć tak zwane wyczyszczone prawa autorskie, to znaczy abyśmy my jako instytucja, czy państwo jako pracownicy instytucji mieli pewność, że te materiały są w sposób legalny umiejscowione na różnych platformach internetowych i też zadbać o to, żeby na etapie produkcji tych materiałów były zawarte odpowiednie umowy ze wszystkimi realizatorami i wykonawcami tych spektakli. I na to też warto zwrócić uwagę już w momencie, kiedy je realizujemy, aby po czasie nie było problemów z odnajdywaniem poszczególnych osób, które takiego prawa nam nie udzieliły. Tak, Grzegorz już odpowiedział na to pytanie, czy spektakle są nadal dostępne na YouTubie. Nie są, ponieważ to jest czasowy dostęp, jaki przekazujemy, wysyłając link na bilecie elektronicznym. Jednocześnie mamy taką możliwość, żeby ponownie zorganizować obejrzenie online poszczególnych spektakli. Nie jest to możliwe, żeby to zawiesić na zawsze w internecie, ponieważ bardzo rzadko artyści zgadzają się na to, żeby licencje udzielane, prawa przekazywane były nieograniczone w czasie i przestrzeni. Zazwyczaj jednak jest to bardzo ograniczone.
i każda nowa eksploatacja wiąże się z tym, że należy umowę aneksować albo zawrzeć nową, ustalając na nowo warunki. Ale mamy też dla Państwa pewną niespodziankę. Otóż pod koniec września odbył się taki weekend YouTube Dni Kultury i pod tym linkiem, który w tej chwili Państwu udostępniamy, youtubedynikultury.pl, nie nasze, ale rejestracje spektakli czy oper z innych instytucji kultury w Polsce są dostępne. Tu też przykład, w jaki sposób YouTube skorzystał z tych materiałów i nawiązał współpracę z wybranymi instytucjami kultury w Polsce do tego, aby promować ich materiały, które wcześniej były udostępnione na tej platformie, bądź ich premiera odbyła się właśnie w ten weekend 18-20 września. Tym tutaj też jeden z warszawskich teatrów udostępnił premierę rejestracji spektaklu, która powstała specjalnie dla widzów online i była realizowana w czerwcu tego roku bez udziału publiczności. Teatr mógł sobie pozwolić na taką realizację w ramach wsparcia z Ministerstwa Kultury, z jednego z programów, to był program Kultura w sieci, być może też Państwo korzystali czy korzystają z takiej dotacji, do czego też zachęcamy, bo oczywiście ten materiał był jakościowo zbliżony do spektakli realizowanych przez Teatr Telewizji. Tutaj jeżeli też chodzi o dobre praktyki, które można wykorzystać przy rejestracji takich, czy od strony technicznej, przy rejestracji takich spektakli, koncertów, debat, forów, mogą Państwo znaleźć chociażby na stronie Ninateki, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, w tej chwili Filmoteki Narodowej. Przykłady dobrych praktyk digitalizacyjnych tutaj też mogą się przydać, aby te materiały rzeczywiście w sposób dobry były realizowane, a następnie umieszczane w internecie i promowane chociażby, tak jak wspomniałem, przez YouTube'a w ramach tego weekendu z kulturą. Jeżeli mówisz o dobrych praktykach, to też warto pamiętać, że można dodawać napisy, tym samym zwiększając dostępność, czy dodawać tłumacza polskiego języka migowego. Dokładnie. I tutaj na jednym ze slajdów mogą Państwo obejrzeć Pinokia Carlo Collodiego z tłumaczeniem na język migowy. Taki materiał udostępniliśmy w okolicach Dnia Dziecka. I też tutaj nie ukrywam, że dość duża oglądalność była tego materiału i głosy od osób, które mogły skorzystać właśnie z tłumaczki języka migowego, też były dla nas ważne, bo wiemy, że taki materiał dostępny powinien być czy w formie napisów, czy w formie właśnie tłumaczenia na język migowy dla osób z niepełnosprawnościami w ramach otwartego dostępu do tych materiałów. Przechodzimy do kolejnej części tworzenia takich materiałów wirtualnych. To są nasze salony poezji online. I tutaj wspominałem o wykorzystaniu Zooma, wspominałem o wykorzystaniu tych materiałów, które wcześniej zostały rejestrowane. Pojawiło się pytanie, czy spektakle miały napisy dla osób niesłyszących? Nie zdążyliśmy tego zrealizować, udostępniając nasze materiały, ale wiemy, że to jest bardzo ważny aspekt, w którym też będziemy pracować. Poezja w sieci. Wykorzystaliśmy tutaj tak naprawdę najprostsze narzędzia,
czyli telefony komórkowe naszych aktorów bądź kamery w ich laptopach, do tego, aby zachęcić ich do stworzenia własnych materiałów, które później udostępnialiśmy naszym widzom. Dodam, że w naszym teatrze od dekady odbywają się takie salony poezji w sposób stacjonarny. W związku z tym nie chcieliśmy, aby nasza publiczność utraciła kontakt z naszymi aktorami i z poezją. Stąd zachęciliśmy naszych aktorów do tego, aby nagrywali wybrane wiersze. Tutaj jest przykład na print screenie naszych aktorek czytających poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a obok aktorzy, którzy czytają utwory Bolesława Leśmiana. Przygotowaliśmy też opis obyczajów zapanowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza. To była też taka trochę perełka, rzadko czytana w teatrach. Aktorzy nagrywali tutaj sami te materiały według wskazówek technicznych przekazanych przez nas. Następnie przesyłali nam te nagrania i osoba zajmująca się montażem tworzyła z nich już taką całość w sposób artystyczny z planszami, z napisami, z grafiką czy utworami muzycznymi, które chcieliśmy wpleść pomiędzy czytania wierszy. Tutaj też ważne, aby aktorzy czy osoby tworzące takie materiały dostały bardzo konkretne wskazówki techniczne. Jeżeli przyjmujemy format poziomy, to wszyscy z aktorów te materiały powinni nagrywać w sposób poziomy, a nie pionowy, który najczęściej jest wykorzystywany do takich nagrań, na przykład na Instagrama czy Facebooka. Znowuż należy zwrócić uwagę na tło, które znajduje się za aktorami, aby w sposób odpowiedni byli doświetleni. To są drobnostki, dla nas pewne oczywistości, ale wiemy, że jakość tych materiałów też była bardzo różna i musieliśmy również na nie zwracać uwagę w kontaktach z naszymi aktorami, aby uspójnić, ujednolicić te materiały i zapewnić ich jak najlepszą jakość. Tutaj na przykład od strony dźwiękowej należy zwrócić także uwagę, aby w takim mobilnym studio nagrań w domach aktorów nie było żadnych pogłosów dochodzących z innych pokojów, żeby w miarę możliwości nie było też pogłosu dużego pomieszczenia. Można ustawić wokół stolika, gdzie znajduje się telefon czy laptop z kamerą, poduszki chociażby wyciszające nieco ten pogłos. Warto w trakcie wyłączyć na przykład wszystkie powiadomienia na telefonie czy na komputerze, bo znowuż nagranie takiego materiału może trwać kilka godzin, jeżeli ktoś nie przygotuje tej swojej przestrzeni mobilnego studia do tych nagrań. Pamiętam, jak pod koniec maja przygotowywaliśmy premierę Króla Maciusia I online z okazji Dnia Dziecka we współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. I to było wydarzenie, które marzyliśmy, że się odbędzie na dużej scenie Teatru Polskiego w Warszawie. To będzie wydarzenie, które pozwoli też zebrać środki na funkcjonowanie Komitetu Ochrony Praw Dziecka. No, nie było to możliwe, więc przenieśliśmy to do sieci. I pamiętam, jak przesyłałeś mi, Grzegorz, ten pakiet informacji technicznych, które ja mogłam z kolei przesłać dalej do osób, które nie współpracują z nami na co dzień. Mam tutaj na myśli przedstawicieli i przedstawicielki z Komitetu Ochrony Praw Dziecka, których też chcieliśmy zaprosić do powiedzenia kilku słów, do wystąpienia. Też chcieliśmy to dołożyć do materiału realizowanego online. I to było niezmiernie pomocne i też zapewniające taki komfort pracy
to, że to jest taka lista, którą dostaje się na tydzień przed nagraniem. Można właśnie zadbać o wszystkie poszczególne elementy, nie stresować się na dzień przed, że się nie ma słuchawek, że nie wiadomo, czy sieć będzie dobra, czy mój komputer, telefon wytrzyma. Jakby te rzeczy naprawdę poprawiają komfort pracy i takim niewielkim nakładem w sumie, bo jedynie odpowiednio wcześniej się do tego przygotowując, można zapewnić komuś ten komfort. Z drugiej strony pozwalają na to, aby te materiały powstawały w domach. To znaczy aktorzy, którzy nie mogli przyjechać do teatru, aby zrealizować taki materiał tutaj u nas nagrany, w sposób prosty mogli to osiągnąć w swoich mieszkaniach. No a patrząc też na obecną sytuację, wiemy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce wtedy, kiedy osoby, z którymi chcemy zrealizować ten materiał, po prostu nie mogą wyjść z owej kwarantanny. Pokażemy Państwu kawałek dosłownie takiego nagrania jednego z naszych aktorów. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie pogłosu. Marzę często o tym wieku, gdy zwierzę ginie w człowieku. Gdy już żadna z ziemskich chuci władzy ducha nie ukróci. Jak to musi być przyjemnie. Nic poza mną, wszystko we mnie. Zmysłów swoich gęstą pianę zbierasz sobie jak śmietanę i rzucasz, czy to nie prości, na ekran nieskończoności. Oczyszczony duch ulata w harmonijne kręgi świata. To był fragment jednego z utworów Tadeusza Boja-Żeleńskiego w wykonaniu Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przykład takiego nagrania, aby Państwo też mogli zauważyć, że Krzysztof pracował zarówno nad tłem, nad oświetleniem, nad kostiumem, nad rekwizytami. Takie materiały salonów poezji online udostępnialiśmy i sprzedawaliśmy w sposób podobny, jak opisywaliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o spektakle czy czytania realizowane na Zoomie. Dostęp do tego był dla widzów, którzy wykupili swoistą cegiełkę w ramach naszego biletu i udostępniany na platformie YouTube. Jeżeli są jakieś pytania związane z tą częścią przygotowywania przez aktorów materiałów, to też chętnie odpowiemy. Jeżeli na ten moment nie ma, to przejdziemy do działań edukacyjnych. Do działań edukacyjnych, o których opowie Paulina, a po działaniach edukacyjnych ja też opowiem o transmisjach na żywo i w jaki sposób skorzystać z tego, tworząc wydarzenia wirtualne. Pierwsze działania edukacyjne, które przenieśliśmy do internetu, to były poranki filozoficzne. Poranki filozoficzne odbywają się w Teatrze Polskim już od kilku lat i formuła tych zajęć na co dzień wygląda tak, że grupa się spotyka, siada w wielkim kole na wygodnych poduchach, przychodzi dwoje naszych aktorów, to jest zawsze para, aktorka obecnie Marta Alaborska i Krystian Modzelewski i oni na początku czytają bajkę filozoficzną, po czym odbywa się dyskusja w nawiązaniu do usłyszanego tekstu. I te zajęcia wydały się absolutnie idealne do tego, żeby przenieść je czym prędzej do internetu i tak też zrobiliśmy, pierwsze były jeszcze w marcu. Skorzystaliśmy z Google Meet tym razem, żeby się spotykać, a to dlatego, że w ubiegłym sezonie wprowadziliśmy w teatrze G Suite'a, czyli takie narzędzie, które pozwala nam korzystać z narzędzi Google'a. Między innymi jest to Google Meet, czyli platforma podobna do Zooma, jednakże o innych funkcjach. Dlaczego to było bardzo wygodne na początek? Dlatego, że zakładając wydarzenie na Google Meet, mogłam od razu
zaprosić z poziomu mailowego wszystkich uczestników, którzy przesłali mi bilet z potwierdzeniem, że mają dostęp do danego wydarzenia. Więc od razu ustawiając wydarzenie, mogłam dodawać te adresy mailowe. Automatycznie ktoś wtedy na swoją skrzynkę mailową dostawał informacje z tym linkiem. Oczywiście na początku muszę Państwu powiedzieć, że i tak robiliśmy tę pracę crossowo, krzyżowo, żeby się tylko upewnić, że każdy na pewno dostał link, więc oprócz tego, że to powinno pójść z automatu, i tak jeszcze w piątek przed sobotnim wydarzeniem wysyłany był taki link zwykłym mailem. Ponadto dla osób, które po raz pierwszy korzystały z takiego narzędzia, postanowiłam organizować zajęcia próbne, to znaczy spotykaliśmy się w piątek, zrobiłam taki dyżur około godziny 19-20, żeby to też było możliwe, no głównie dla rodziców, bo jeżeli mamy wydarzenia dla dzieci od 7 roku życia, to wiadomo, że osoby będą uczestniczące bezpośrednio, będą potrzebowały jednak wsparcia starszej osoby, więc taki dyżur, żeby sprawdzić, czy ten link działa, wejść, zobaczyć się, usłyszeć, sprawdzić kamerę, mikrofon. Takie dyżury w piątek wieczorem ustanawiałam i w sobotę o godzinie 10 łączyliśmy się z pierwszą grupą, o 11 z drugą i o 12 z trzecią. Tak mamy podzielone grupy wiekowo i to przełożyliśmy jeden do jednego. Joanna Imienowska z pracowni filozoficznej Eureka łączyła się ze swojego domu i wszyscy uczestnicy swojego domu, ja również pracowałam z domu. Tutaj w teatrze nie było nikogo, również aktorzy, na zdjęciu widzicie Państwo w lekkiej charakteryzacji Krystiana Modzelewskiego i Martę Alaborską. Google Meet ma taką funkcję, że można czatować, po prawej stronie Państwo to widzicie, wyświetlają się również osoby, natomiast w odróżnieniu od Zooma nie widać wszystkich na ekranie, nie ma takiej możliwości, żeby kafelkowo ułożyć wszystkich, co jednak troszkę utrudniało pracę, szczególnie na zajęciach teatralnych, to o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o poranki filozoficzne, zostaliśmy tutaj na Google Meet, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś zabiera głos, to jego obraz się pojawia i to było wystarczające. Jakby tutaj w porankach filozoficznych najważniejsze było jednak słowo, najważniejsze było to, żeby się słyszeć, więc na początku staraliśmy się zobaczyć wszyscy, że jesteśmy, że czuwamy, pozwalaliśmy sobie później na wyłączanie tych kamer, żeby uczestniczyć głosowo. Tak, i te zajęcia trwały bez zmian od marca do czerwca. Zajęcia Harmider rozpoczęliśmy troszkę później, przenieśliśmy do internetu i o nich chciałabym, żeby opowiedziała sama prowadząca, jedna i druga. To będzie nasz wirtualny gość. To będzie nasz wirtualny gość. I najpierw gościnią będzie prowadząca grupę Harmider starszą, Joanna Pietraszek. Dzień dobry. Decyzję o tym, żeby kontynuować nasze zajęcia teatralne online, podjęłam tak naprawdę bez zastanowienia. Byliśmy w procesie tworzenia spektaklu, nie chciałam więc go przerywać. Wybrałam Zoom, ponieważ był to jedyny ze znanych mi komunikatorów online, w którym widać wszystkich uczestników, a na tym mi przede wszystkim zależało. Spotkania też na Zoomie można nagrywać. Tutaj pojawił się pierwszy problem. Dla niektórych dzieci forma pracy przez Zoom była zupełnie obca. Nie wiedzieli, jak się połączyć, jak włączyć kamerę, dźwięk, jak mikrofon wyciszyć. Mówię wyciszyć, ponieważ okazało się, że jeżeli wszyscy mają włączone dźwięki, to nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Nie tylko to, co mówiliśmy my, ale również dźwięki dobiegające z domu uczniów. I ten system, że mikrofon ma włączony tylko osoba, która w danym momencie chce coś powiedzieć, zdał egzamin. Pomocna też była opcja na Zoomie zgłaszania się. Na ekranie pojawiała się wtedy taka emitokona ręki. No i tak, i to działało. Kolejną problematyczną kwestią był internet, przez którego prędkość i jakość niestety często kogoś wyrzucało lub zacinało. No i wchodzenie w przestrzeń prywatną domów dzieci i młodzieży, bo tak przecież było. Mimo że online, to jednak byliśmy w swoich domach.
jedna z uczestniczek moich innych zajęć teatralnych prowadzonych online, nie z Harmidra akurat, powiedziała, że od ponad 2 miesięcy nie była ani razu sama. Żeby się z nami spotkać, musi zamykać się w łazience, co spotykało się oczywiście ze sprzeciwem reszty domowników. Kilkakrotnie jakby słyszeliśmy wszyscy pukanie do drzwi w czasie naszych zajęć. No i również bywało, że nie wszyscy chcieli włączyć kamerę. Dostawałam później wiadomości, że ktoś nie umył głowy, ktoś nie czuje się komfortowo, ktoś ma w pokoju bałagan. Od początku wiedziałam, że praca teatralna online nie będzie łatwa, ale jednocześnie czułam, że warto, że rozpoczęty proces musi się zakończyć. Podczas pierwszych spotkań skupiłam się na tym, aby zachęcić uczniów do działania, aby ich wzmocnić, rozbudzić ich energię, która drastycznie przecież zaczęła spadać, czuliśmy przecież to wszyscy. Rozpoczęliśmy od wyszukiwania pomysłów na to, co dalej zrobić i też skupiliśmy się na tym, żeby odnaleźć plusy obecnej sytuacji, bo przecież minusy widzieliśmy wszyscy, te minusy były bardzo nagłośniane. W ten sposób powiedzieliśmy sobie na głos, dlaczego chcemy ten spektakl nagrać, mimo że czujemy, że jest to jakoś namiastka, można powiedzieć, jakaś forma zastępcza prawdziwego pokazu. Potraktowaliśmy to naszą pracę jako dokument czasów, w których uczniowie żyją. Być może po latach będą mogli pokazać to dzieciom, tak sobie rozmawialiśmy, i opowiedzieć o tym, że był w życiu czas, że nawet teatr przeniósł się do przestrzeni wirtualnej. Kilkukrotnie podkreślałam też, że nagrywanie przedstawienia ma przede wszystkim dawać uczniom radość, że ma być dla nas zabawą, przyjemnym oderwaniem się od szkolnych, domowych obowiązków. Dwa spotkania przeznaczyliśmy na zabawę z Zoomem. Odkryliśmy funkcję zmiany tła, obrotu ekranu. Dużo radości dawało też dzieciakom przekazywanie przedmiotów, reagowanie na swoje gesty. Tak się po prostu tym bawiliśmy. Projektowaliśmy też różne kształty z rąk wspólnie. Wymyślaliśmy kolejne scenki, sytuacje, a nagranie spektaklu w tym momencie tak jakby odeszło na dalszy plan i zaczęliśmy zajmować się nim tak naprawdę wtedy, gdy zauważyłam, że grupa się budzi, że pomysły znów wychodzą od dzieciaków. Naszym największym odkryciem chyba była twarz, to co ona przedstawia, bo to przecież ona podczas tych spotkań online była najbardziej wyeksponowana. Nigdy wcześniej tak bardzo nie zwracam uwagi na szczegóły na niej widoczne, ponieważ jakby ważniejszy był dla mnie ruch, wygląd całościowych, tak, całościowy podczas budowanych etiud. Zaczęliśmy bawić się mimiką oraz spojrzeniami, co wcale nie było takie łatwe, ponieważ u każdego ułożenie osób na Zoomie jest zupełnie inne. Widoczne też było każde zawahanie, spojrzenie na kartkę ze scenariuszem, uśmiechnięcie się, gdy kolega lub koleżanka zrobili coś zabawnego. Tak by wszystko było widoczne bardzo. Zauważyliśmy też, że zupełnie inaczej wygląda twarz, gdy z tyłu ucznia umieszczona jest gładka ściana, a inaczej, gdy znajdują się za nim meble czy inne wyposażenie pokoju. Postanowiliśmy więc, że będziemy nagrywać na jednolitym, jasnym tle, a uczniowie po prostu będą mieli w miarę możliwości jakieś ciemne ubrania. To były, myślę, że bardzo cenne wskazówki Joanny. Mamy tutaj pytanie od pani Marioli. W tego typu działaniach wiadomo, że nie chodzi o frekwencję, ale powiedzcie tak z ciekawości, ile średnio osób uczestniczyło w waszych działaniach edukacyjnych? Grupy harmidrowe są grupami stałymi i tutaj w teatrze zazwyczaj liczą około 14 osób. Jeżeli chodzi o przeniesienie do internetu, to myślę, że miało znaczenie to, które grupy były ze sobą mocno zżyte. No jakby też jest szereg innych czynników. Jeżeli chodzi o tę starszą grupę, to ona niemal w 100% się utrzymała. Ta grupa, o której teraz opowiadała Joanna Pietraszek, niemal w całości przeniosła się do internetu. Inaczej było z tą grupą młodszą, od 7 do 10 roku życia. Zaraz usłyszycie Państwo naszą kolejną gościnę, Annę Siek, która prowadzi te zajęcia. Tutaj frekwencja była niższa. Rzeczywiście z naszej poprzedniej grupy pojawiło się w online może 5 osób, może 6. Stąd postanowiliśmy o zamianie formuły na z zamkniętej na otwartą. Umówiliśmy się z prowadzącą Anną Siek, że warto będzie przeformułować te zajęcia na takie, do których można dołączyć, nie będąc
uczestnikiem wcześniej. I stąd z poniedziałku na poniedziałek trafiały się nowe osoby również spoza Warszawy. Także dzięki temu ta frekwencja była odrobinę wyższa. Pada pytanie, a jak było z przedstawieniami online? Tutaj też zależy, prawda? Tutaj zależy oczywiście od tytułu, od autora, od formy, czy to była bardziej, czy to był bardziej komediowy spektakl, czy związany z klasyką polskiego dramatu chociażby. Niemniej to były nawet kilkutysięczne widownie. Chyba największa była w przypadku Króla Lira Williama Szekspira z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Anna Siek. Anna Siek w tej chwili. Dzień dobry, nazywam się Ania Siek, jestem aktorką i pedagogiem oraz muzykoterapeutką. Prowadzę warsztaty teatralne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat w Teatrze Polskim w Warszawie. Nasza grupa nosi nazwę Harmider i podczas naszych zajęć staramy się rozwijać różne kompetencje dzieci, rozwijać ich wyobraźnię, śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach, ponieważ zawsze staram się pracować w sposób interdyscyplinarny i łączyć wszystkie moje wcześniejsze doświadczenia, żeby w jak najbardziej kreatywny sposób rozwijać różne zainteresowania dzieci i pokazać im, że potrafią tańczyć, śpiewać, grać, wymyślać. Mamy też jakieś zajęcia dykcyjne, pracujemy nad tekstem. Mieliśmy również przygotować spektakl, ale pandemia wstrzymała nasze działania. No i właśnie, po jakimś czasie pojawiła się propozycja, żeby przenieść nasze warsztaty do internetu, żeby zaczęły one być warsztatami online. Na początku pomyślałam sobie, nie, to jest niemożliwe, przecież aktorstwo polega na tym, żeby być razem, być blisko, żeby doświadczać pewnych rzeczy i musiało minąć trochę czasu, aż znalazłam sposób na to, jak moglibyśmy nasze warsztaty przenieść właśnie w tą strefę internetową. Muszę powiedzieć, że grupa moja docelowa, czyli właśnie te dzieci w wieku od 5 do 10 lat, bardzo mnie stresowała, ponieważ w pierwszej kolejności pomyślałam sobie, o nie, spędzają tyle czasu przed ekranem, bo szkoła, bo dodatkowe rzeczy, oglądają filmy, grają w gry i czy następna rzecz, która będzie wymagała użycia ekranu, czy to telewizora, czy telefonu, czy komputera, że to może być już za dużo. Więc za główny cel postawiłam sobie aktywizowanie ich poprzez ruch i działanie właśnie przez internet. Udało nam się przetransformować te zajęcia. Niestety oczywiście nie mogliśmy korzystać z ćwiczeń, które są w bliskim kontakcie, które opierają się na bezpośredniej pracy z drugą osobą. Niemniej jednak udało się stworzyć scenariusz zajęć, który zarówno jak w internecie, jak i na żywo zawsze opieram na mobilnej rekreacji muzycznej, czyli takiej metodzie muzykoterapeutycznej, która składa się z kilku elementów. Z odreagowania pewnych stresów, tutaj pojawiają się ćwiczenia rytmiczne, trochę taneczne, wystukiwanie rytmów, do tego, żeby grupa znalazła się w pewnym rytmie, żeby wszyscy mieli podobny poziom energii, co było bardzo ważne, zwłaszcza, że łączyliśmy się z domami dzieci i ktoś przed chwilą spał, ktoś przed chwilą jadł, więc ta energia była różna, więc najpierw rozpoczynaliśmy pracę z instrumentem. Ja grałam na gitarze i prosiłam, żeby dzieci odgrywały różne role w swoim pokoju. Dzięki temu udało nam się ich trochę aktywizować, żeby to nie były kolejne gadające głowy, które mówią zrób to, zrób tamto, tylko żeby przenieść te aktywności ruchowe do ich domów, do ich mieszkań. Bardzo łatwo przyszło dzieciakom przeniesienie tych zadań do domu. Bardzo były z tego powodu zadowolone, że wreszcie nie siedzą na tyłku przysłowiowym, tylko mogą w domu się poruszać, coś zrobić. Ta metoda, którą pracuję, jest pośrednio moją autorską metodą, w której staram się łączyć wszystkie moje doświadczenia muzyczne, teatralne, pedagogiczne, więc jest to dla mnie bardzo duża wartość, że udało się to przenieść w internet, że dzięki temu
można dotrzeć do większej ilości dzieci, ponieważ do grupy naszej dołączyły również inne osoby, które wcześniej nie przychodziły na zajęcia do teatru i udało nam się stworzyć taką grupę, która razem pracowała przez kilka tygodni i sposobem na to, by... No, ponieważ zrezygnowaliśmy z pracy nad spektaklem, więc sposobem na to, by zapełnić wiedzą te zajęcia, postanowiłam przybliżać kolejne zawody związane z teatrem, kolejne profesje. Dodam jeszcze słowo o porankach filozoficznych. Tam, jeżeli chodzi o frekwencję, to ona była porównywalna z tą tutaj w teatrze. Jednak dbaliśmy o to, żeby jakość pozostawała porównywalna do tej, kiedy zajęcia odbywają się w gmachu teatru, a to oznacza, że nie mogliśmy zwiększyć jakoś specjalnie liczby uczestników i uczestniczek. Musieliśmy nadal utrzymać ten limit około 15-osobowy na grupę, żeby każdemu uczestnikowi, każdej uczestniczce zapewnić tyle samo czasu, co zazwyczaj na wypowiedź. Natalia napisała nam wiadomość, że mamy jeszcze około 15 minut. Natalio, we are on track, jest wszystko zgodnie z naszym harmonogramem. Została nam ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o działania edukacyjne. Nasza grupa Akademia Dojrzałego Twórcy, która tutaj w teatrze też już jest od kilku lat, również się przeniosła w sieć i to było chyba największe wyzwanie i o tym opowiedzą Sylwia Głuszak i Joanna Müller, prowadzące Akademię Dojrzałego Twórcy. Część z nich właściwie zupełnie nie korzystała z internetu, niektóre niechętnie nawet korzystały z komputera. Ta sytuacja, która mniej więcej gdzieś w kwietniu, były takie próby przez nas podjęte z zielonym światłem od teatru. Okazało się, że udało się. Warsztatowiczki założyły konta, jakoś zbliżyły się do internetu, nawet zaczęły udzielać się na forach społecznościowych, no. Facebooku na przykład. I wymyśliliśmy po prostu taką formułę, wydaje nam się najprostszą. To znaczy prowadzimy zajęcia literackie, to jest warsztat literacki. W związku z tym zaczęłyśmy redagować teksty nadesłane przez warsztatowiczki i warsztatowiczów, wpisywać swoje uwagi, omawiać formę, czyli wykonywać tak naprawdę pracę recenzencką. Co ciekawe, zawsze na zajęciach w to recenzowanie włączali się również uczestnicy i tak się stało, także online, to znaczy wymienialiśmy się zbiorczymi mailami, w których dopisywaliśmy swoje uwagi, zachwycaliśmy się, ale także krytykowaliśmy się teksty. Ja myślę, że to było dużo też taki konkret, to znaczy warsztatowiczki dostawały konkret do ręki, pokreślony właściwie plik, czy pozaznaczany. Też oczywiście my z Sylwią nie zawsze się zgadzałyśmy w swoich opiniach na temat ich tekstów, więc miały na przykład dwie różne wersje tego, jak ten tekst mógłby wyglądać poprawiony i musiały z tego wybrnąć. Myślę, że dla nich taki konkret tekstowy był bardzo ważny. Na to nie zawsze starcza miejsca czasu w trakcie tych bezpośrednich spotkań. No ale to też było tak, że musiałyśmy jakoś troszkę kreować też tematy. Bałyśmy się chyba troszkę, to w ogóle jest kwestia literatury teraz w dobie pandemii, że wszystko będzie o koronawirusie i że to nie będzie dobre. I rzeczywiście część z tych pierwszych tekstów była o tym. Na różne sposoby sobie uczestniczki z tym radziły. Ale później zadawałyśmy różne zadania, tak jak zawsze to robimy też na tych warsztatach. Zadawałyśmy lektury i dostawałyśmy kolejne teksty i tak ta praca przebiegała. Przy czym postarałyśmy się objąć opieką, czy nawiązać relacje także z tymi osobami, które wprost nam mówiły, że komputer to nie jest ich bajka, że nie są w stanie czy pisać, czy czytać z ekranu, po prostu sprawia im to problem fizyczny. I dzwoniłyśmy, prowadziłyśmy rozmowy telefoniczne o tekście
czytałyśmy fragmenty, rozmawiałyśmy o fragmentach i ta rozmowa telefoniczna, jednoczesna dyskusja mailowa okazała się wciągająca dla uczestniczek i uczestników. Jesteśmy po ewaluacji tego okresu marcowo-czerwcowego w tej grupie Akademii Dojrzałego Twórcy. Wczoraj spotkaliśmy się tutaj w teatrze z kilkoma osobami. Niestety nie ze wszystkimi. I na przykład teraz mogę Państwu powiedzieć, że mamy taką sytuację, każdy wie, jaka jest skala zachorowań i to akurat nie napawa optymizmem. I wychodząc naprzeciwko różnym obawom, podjęliśmy decyzję o realizowaniu dalszych działań tej grupy hybrydowo. To znaczy, z jednej strony nadal będziemy się spotykać w internecie, tym razem jednak próbując zapewnić możliwość uczestniczenia wszystkim na portalu Zoom, a z drugiej strony, skoro jeszcze funkcjonujemy jako teatr i gramy spektakle, co prawda przy 25% widowni i jesteśmy w salach prób, chociaż oczywiście z limitami osób na metr kwadratowy, postanowiliśmy, że tutaj udostępnimy takie stanowisko osobom, które nie są w stanie zorganizować sobie mobilnego studia w domu, tak żeby o tej stałej porze, raz w tygodniu, żeby zachować swój rytm pracy, żeby to móc zachować, udostępnimy jedno pomieszczenie w teatrze, tak jakby zajęcia miały się odbywać w teatrze. Także jak widzicie Państwo, tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna i każda grupa w zasadzie ma inne potrzeby. Grupy harmidrowe, dziecięce absolutnie nie chcą wracać do internetu, tym bardziej, że szkoły są wciąż otwarte. Uczniowie, uczennice spotykają się w salach, więc tym bardziej ich głosy są za tym, żeby móc się spotykać w teatrze. Czas nas goni, więc przejdziemy jeszcze do jednej części, o której Państwu chcemy wspomnieć, czyli transmisję na żywo z wydarzeń, które dzieją się w instytucjach kultury. I czy to będzie spektakl, czy to będzie spotkanie z aktorem, twórcą, czy to będzie dyskusja, czy to będzie koncert, warto korzystać z tego, co jest dostępne na tak stabilnych platformach, jakim są YouTube czy Facebook, bądź Instagram czy Twitter. Co ważne, może nas oglądać na tych platformach nieograniczona liczba osób jednocześnie. Możemy wykorzystać zarówno nasze telefony do udostępniania transmisji z tych wydarzeń, bądź zrealizować to przy pomocy nawet kilku kamer. Wtedy przy użyciu grabera możemy połączyć taki materiał i transmitować bezpośrednio na wspomnianych przeze mnie platformach. Na samym YouTubie znalazłem też kilka takich może ważnych wskazówek do transmitowania. Ważne, aby na przykład kanał, na którym Państwo transmitują, nie miał żadnych ograniczeń nałożonych w ciągu ostatnich 90 dni, aby był zweryfikowany. Aby na YouTubie transmitować na żywo z urządzeń mobilnych, trzeba mieć co najmniej 1000 subskrypcji. Włączenie pierwszej transmisji może potrwać do 24 godzin, czyli ta funkcja też należy ją wcześniej albo przetestować, albo przygotować. Tu wspomniałem o tym, w jaki sposób można to transmitować, czy przez urządzenia mobilne, czy przez kamery internetowe w naszych komputerach, czy korzystając właśnie z koderów pozwalających na transmisję też z większych wydarzeń i nie tylko kulturalnych, bo także z konferencji, czy jak YouTube tutaj trafnie zaznaczył, z rozgrywek gier wideo. Kolejną ważną kwestią to jest kwestia praw autorskich, abyśmy udostępniali też na platformie te materiały, co do których mamy pełne prawa i są one zgodne tak z wytycznymi danej platformy.
Są tutaj też zamieszczone materiały związane z programami dekodowania, jak YCast, Flash Media Encoder, czy strona webcam z linkiem, który Państwo mają w tej chwili na prezentacji. Chyba najważniejsze to jest też kwestia stabilnego łącza, przetestowanego wcześniej, na którym ten materiał jest transmitowany. I tutaj w okresie pandemii nie transmitowaliśmy takich materiałów z naszego teatru, ale ze wcześniejszych doświadczeń wiemy, że na przykład jakość łącza internetowego jeszcze 5 lat temu w naszym teatrze była niewystarczająca i musieliśmy na ten czas udostępniać specjalne łącze, aby zapewnić stabilność tego przekazu. Oprócz tych dużych platform, o których wspomnieliśmy, zauważyliśmy również, że część z instytucji kultury, jak i teatrów w ostatnich kilku miesiącach korzystała także z autorskich platform VOD do tego, aby udostępniać swoje materiały, czy zamieszczać tam te materiały ze swoich archiwów. Wypisałem też dla Państwa, i to udostępnimy też w materiałach powebinarowych, kilka elementów, na których warto zwrócić uwagę w podejmowaniu współpracy z firmami zajmującymi się tworzeniem takich platform VOD, jak chociażby responsywność tej platformy i dostęp do niej z różnych urządzeń, aby zarówno ze smartfona, jak i z telewizora czy tabletu była ona dostępna w taki sam sposób. Takie platformy można również podpiąć do sprzedaży biletowej z ogólnodostępnymi systemami sprzedającymi bilety, o których też wspominaliśmy wcześniej, czy korzystać chociażby z pomocy moderatora w transmisjach i rejestrowaniu materiałów. Czas nas goni, więc nie będę też tego rozwijał. Natomiast przed nami w Teatrze Polskim to też jest duży projekt, w ramach którego będziemy chcieli tworzyć platformę edukacyjną dla naszych odbiorców. W związku z tym również zastanawiamy się nad taką częścią tej platformy, która będzie udostępniała nasze materiały audiowizualne w sposób jak najlepszy. Chętnie też odpowiemy na pytania związane z tą częścią jutro podczas dyżuru i też mamy trochę przykładów i działań innych wartościowych, które powstały w ostatnich miesiącach. Króciutko jeszcze o wirtualnym zwiedzaniu. To jest forma, której nie stosujemy w taki dosłowny sposób, w sensie nie można obejrzeć naszego spektaklu w taki wirtualny sposób, ale i tutaj kontynuując, a Państwu też zaprezentuję przykład krótkiego materiału filmowego z takiego zwiedzania naszych przestrzeni dużej sceny i sceny kameralnej, czyli to jest wykorzystanie technologii 3D, czyli takiego spaceru wirtualnego do tego, aby zachęcić naszych odbiorców do odwiedzenia naszej instytucji bądź zachęcić do obejrzenia wystaw wirtualnych. Te narzędzia po zeskanowaniu przestrzeni bądź obiektów znajdujących się w tej przestrzeni pozwalają na dodaniu takich specjalnych tagów, to znaczy odbiorca może najechać na wybraną część tego spaceru, wybrany obiekt i tam znajdują się dodatkowe informacje związane z opisem danego dzieła znajdującego się na wystawie. Przykłady takich realizacji czy z jakimi firmami można współpracować też możemy przedstawić podczas jutrzejszego dyżuru.
To była najkrótsza część, może też dlatego, że mamy najmniejsze doświadczenie związane z takim spacerem wirtualnym, ale wiemy też, że duże instytucje kultury organizują wirtualne wystawy, korzystając właśnie z narzędzi i technologii 3D. Szanowni Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to to jest ten moment, żeby nam je napisać tutaj na czacie. Nasza prezentacja, nasz webinar dobiega końca. Bardzo... A jeszcze tutaj masz wskazówki. Kontynuuj pewnie, tak, tak. A, dobrze, Natalia napisała, że się włącza. O, Natalio, widzimy Cię. Wspaniale. O, w końcu. To bardzo dobrze, że jesteś. Dobrze, to macie jeszcze moment, żeby zrobić takie krótkie podsumowanie i będziemy już powoli kończyć nasz webinar. Tak, pozwoliliśmy sobie tutaj też Państwu przedstawić takie wskazówki do tworzenia wydarzeń wirtualnych różnego rodzaju. Krok po kroku, abyśmy wybrali, zaplanowali, ustalili, kto będzie uczestniczył w takich wydarzeniach, do jakiego grona odbiorców chcemy dotrzeć. I abyśmy też stworzyli strategię działań promocyjnych związaną z tą wybraną grupą docelową. Ważne, aby też zachować spójność takiego wydarzenia ze spójnością wizerunku naszej instytucji, organizacji, to nie tylko w kwestii estetycznej, ale we wszelkich innych kwestiach związanych ze spójnością wizerunku naszej instytucji. Ważne, aby także wybrać odpowiedni przekaz online do tematu, do zakresu wydarzenia, byśmy zdecydowali się wcześniej, czy będzie to transmisja, czy to będzie nagranie udostępnione przez wybrany czas. Zadbajmy także, aby dostęp do tego wydarzenia online był dostępny z różnych urządzeń, w tym z urządzeń mobilnych. Zadbajmy o to, aby w przypadku, kiedy to jest wydarzenie w formie debaty czy spotkania, aby osoba prowadząca to także radziła sobie w prowadzeniu takiego wirtualnego spotkania i wybierzmy odpowiednią platformę do tego, aby nasze treści były prezentowane w sposób najlepszy jakościowo. Korzystajmy także ze statystyki śledzenia wyników, ile osób oglądało nasz materiał, skąd uczestnicy dowiedzieli się o tym wydarzeniu online, tak abyśmy zaplanowali kolejne nasze działania w sposób może bardziej usystematyzowany, przygotowany. Będziemy bardzo wdzięczni za słowo komentarza. Czy to, czym się dzisiaj podzieliliśmy, było jakkolwiek dla Państwa pomocne, albo czy coś rezonowało? To, o czym Grzegorz wspomniał, mianowicie o strategiach promocji, jeszcze słówko. Myślę sobie, że uczestniczenie w świecie wirtualnym i sprawdzanie, co robią też inne instytucje, jest niezmiernie motywujące i zachęcające do działania. Nie na zasadzie oczywiście, żeby konkurować, tylko żeby uprawiać tak zwany benchmarking, czyli żeby sprawdzać, jakie są dobre praktyki i być może zastosować je we własnej instytucji. Na pewno tutaj w Warszawie działa silnie środowisko skupione wokół tematu rozwoju publiczności. Jest grupa Adeste, jest strona internetowa temu poświęcona, która rzeczywiście zbiera te wszystkie praktyki. Myślę, że bardzo warto się sieciować i różnymi pomysłami wymieniać, dzielić doświadczeniami. Radio. Tak, właśnie chciałam zadać pytanie do Państwa, czy jeszcze są jakieś pytania z sali, pytania od uczestników, bo to taki ostatni moment. Ewentualnie przypomnę, że można będzie je zadać Grzegorzowi i Paulinie jutro podczas dyżuru. Dyżur jest o godzinie 11:00. Wysłałam do Państwa na czacie linka do tego wydarzenia. 14 o 14 czy 11? 14 o 14.
14.14. Okej, dobrze, to w takim razie zaraz poprawię godzinę w naszym, w naszego spotkania, ale faktycznie jutro 14, o 14 linki wyślę do Państwa raz jeszcze, znaczy link będzie ten sam, który już wysłałam, także proszę się tym nie przejmować, to jest cały czas ten sam link, który już Państwo pozostali na czacie, natomiast dla pewności roześlę go jeszcze mailowo po naszym spotkaniu. Bardzo dziękujemy, Paulina i Grzegorz. To był świetny webinar pokazujący tę praktyczną stronę organizowania tych wydarzeń online i różnych problemów, na które można się natknąć już w takim używaniu codziennym tych różnych platform w swoich wydarzeniach, kiedy jest się instytucją i pracownikami kultury, także wielkie dzięki. Proszę Państwa, jeszcze kilka słów o materiałach, które pozostaną po tych webinariach. Wszystkie webinaria są nagrywane i do każdego webinarium wyjdzie broszura informacyjna, bazująca na wszystkich jakby slajdach i informacjach, które przekazują nasi prelegenci. Natomiast z racji tego, że nie wrzucamy ich tak sauté, potrzebujemy jeszcze chwili, żeby te webinaria zmontować. Obecnie, ale może uczestniczyć. Ale mam nadzieję, że słychać mnie. Nie słychać. Że Państwo mnie słyszą. Tak, dobrze. Dobra, to skoro Państwo mnie słyszą, to ja będę kontynuować już te kilka słów zakończenia. Potrzebujemy chwili, żeby zmontować te filmy i dodać do nich podpisy. I również potrzebujemy chwili, żeby złożyć te broszury i dodać różne informacje, które pojawiły się na naszych webinariach. Także te materiały pojawią się dopiero na początku listopada. Zostaną Państwo poinformowani mailem o tym, że zostały one już opublikowane na stronie naszego transformatora kultury, który działa pod pracownią otwierania kultury Centrum Cyfrowego. Ale w tym mailu informującym, że te materiały już są dostępne, dostaną Państwo oczywiście linki do tych materiałów, także będzie można je bezpośrednio pobrać z naszej strony. Też na początku listopada, w zasadzie już od 26 października, będziemy rozsyłać ankiety ewaluacyjne, żeby zebrać od Państwa uwagi i opinie na temat całego cyklu naszych webinariów, także gorąco zachęcam również do wypełnienia ankiety, będzie to dla nas bardzo pomocne. I jeszcze na sam koniec zapraszam jeszcze Państwa. Cześć Paulina, ja już właśnie kończę. Przepraszamy Państwa, mamy tutaj jakieś problemy techniczne. Zapraszamy Państwa na przedostatni webinar w najbliższy poniedziałek o godzinie 11 będzie webinar poświęcony dostępności tych wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy bardzo raz jeszcze i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie.